mksZagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia. Cześć, witajcie w 77. odcinku podcastu MKS Talk. Ja nazywam się Paweł Nory. Dziś jest ze mną mój redakcyjny kolega Krzychu. Cześć Krzychu, witam cię w dzisiejszym podcaście. Cześć Paweł, witam wszystkich. Dziś porozmawiamy sobie o minionym meczu z Radomiakiem Radą. Spotkanie, które miało miejsce w ubiegłej kolejce, zakończyło się wygraną Miedziowych 4-3. No ale Krzysiek, nie był to na pewno mecz, przy którym możemy zaznaczyć tylko same plusiki. No, pojawiło się trochę minusów i jednym z nich na pewno jest koncentracja i no niekoniecznie wysoka skuteczność gry obronnej, szczególnie w drugiej połowie. Tak, zgodzę się z tobą. O ile pierwsza połowa naprawdę była zagrana koncertowo i naprawdę tam ciężko było czegokolwiek się doczepić do zespołu, bo wykonywaliśmy tam jakiś plan na ten mecz, było widać, że graliśmy z polotem. Radomiak praktycznie nie miał żadnych takich szans, żeby cokolwiek zrobić. Zagłębie kontrolował całkowicie ten mecz. Tą dobrą postawą podkreśliło, strzelając bramki, tak i wyraźnie prowadząc. Natomiast no, w drugiej połowie to już nie wiem, czy to właśnie z czego to wynikało, czy to wynikało właśnie z braku koncentracji, czy jeszcze jakieś inne przesłanki ku temu były, ale no, trochę to zaczęło się sypać. Straciliśmy wprawdzie bramkę tą w drugiej połowie i szybko odpowiedzieliśmy, co też było takim dobrym prognostykiem dalej, że jednak odpowiedzieliśmy po tej bramce, no ale później ta końcówka, no to jednak standardowo, tak, kibice Zagłębia musieli drzeć do końca o ten wynik i powiem szczerze, że nie wiem, czy jakby ten mecz nie trwał jeszcze dłużej, czy byśmy naprawdę nie stracili jeszcze tej bramki i ten mecz zakończył się po prostu remisem. No właśnie, o tą końcówkę chciałbym ciebie zapytać, bo naprawdę z perspektywy przebiegu meczu, no to nie wyglądało Zagłębie zbyt dobrze i jakby jednym z takich elementów, na co wiele osób zwracało uwagę, również o to nasz redakcyjny kolega Filip zadał pytanie trenerowi Waldemarowi Fornalikowi, jednak odpowiedzi poprawnie się nie doczekał. Była kwestia prawego obrońcy i Bartłomieja Kutki. No i tutaj faktycznie wychowanek Zagłębia w meczu z Radomiakiem Radą nie pomógł. Wydaje mi się, że nie powinniśmy go aż tak biczować, że on był jedynym winowajcą straconych bramek przez Zagłębie w drugiej połowie meczu. Niemniej jednak fakty są takie, że w dwóch sytuacjach podał wprost pod nogi rywala, a przy golu Abramowicza no, odpuścił krycie no i zostawił zawodnika, dając mu możliwość strzału z bardzo ciężkiej pozycji. Jak ty ocenisz właśnie postawę Bartka? Bo no, wiadomo, nie ma co ukrywać, jesteś tutaj w naszym gronie redakcyjnym wielkim orędownikiem stawiania na młodzież i zawsze masz większą rezerwę w krytyce młodych zawodników. Niemniej jednak chyba no, trochę Bartek się Kutka wystawił tutaj nam na ostrzał. I nie tylko nam, ale również pozostałym kibicom Zagłębia. Zgodzę się. No, nie chciałbym też tak tutaj jakby winić też tylko Bartka Kutki w tych sytuacjach, bo Na pewno były błędy po tej stronie, gdzie akurat poszły bramki i akurat tam odpowiedzialny był Bartek Kutka za pilnowanie tej strefy boiska. Niemniej to nie były też tylko jakby jego błędy. No, piłka odbiła się niefortunnie czy fortunnie, że akurat no, dograł tą piłkę do rywali i oni skorzystali z tego. Natomiast przy tej bramce, która poszła po krótkim rogu, no to uważam, że też Dugis też mógł się zachować lepiej, bo to jednak było strzał mocny, nie wiem, pod poprzeczkę, tak, ale to było po krótkim słupku, w którym stał Dugis. Dugis to też ma warunki fizyczne takie, że tą piłkę mógłby próbować jakoś inaczej się przy tej interwencji zachować, tak przynajmniej mi się wydaje, więc tutaj też jakby mógł inaczej interweniować w tej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi co do Bartka Kutki, no nie grał w ostatnich tych spotkaniach, grał tam w rezerwach w meczu poprzedzającym ten mecz, no to wystąpił w rezerwach. Zagrał dobrze w tym meczu rezerw, więc tutaj no mówię powrót do pierwszej drużyny, no ale to wiadomo też, on co innego gra w rezerwach, co innego gra w pierwszym zespole, też te widmo takie, że no popełnienie błędu to może różnie skutkować później, czy w kolejnym meczu dostanie szansę, czy nie, więc tutaj jakieś też takie mogły decydować dalej po prostu, że ta, nie wiem, koncentracja czy coś tam powodowało takie, a nie inne zagranie. Natomiast tutaj no
no były błędy po jego stronie. Tak, i też ta reakcja trenera, no nie może też trener, tak mi się wydaje przynajmniej, odpowiadać na konferencji na pytanie, bo pytanie było jak najbardziej gdzieś zasadne, no bo skoro tracimy bramki po strefie boiska, w której jest odpowiedzialny jakiś zawodnik za pilnowanie danej strefy, no to nie można odpowiedzieć na taki sposób, że szukamy, czy jesteśmy specjalistą od szukania negatywnych sytuacji. Bo co by było w sytuacji, gdybyśmy ten mecz skończyli remisem, czy nie wiem, 4-4, czy jeszcze przegrali, to wtedy trener też by nie, w ogóle w tych sytuacjach nie widział jakichś, nie wiem, błędów, nie potrafiłby wyciągnąć jakichś tam wniosków przy tej sytuacji. No, troszkę przypadek odbiła się w taki sposób, że akurat no, wyłożył zawodnikowi Radomiaka, oni z tego skrzynie skorzystali. Przejdźmy, Krzysiu, do Dulisa, bo zgodzę się z tobą, że faktycznie przy tym golu Abramowicza no, grecki doświadczony bramkarz powinien zrobić więcej. Jednak jakby nie chciałbym się skupiać na samej grze, analizie konkretnych sytuacji, konkretnych straconych bramek przez bramkarza, ale chciałbym, abyśmy jakby zwrócili uwagę na jeden aspekt, mianowicie czy skoro Dudis potrafił w swojej pierwszej rundzie grać bardzo dobrze, teraz nagle no, wiosna nie jest jakoś rewelacyjna, może jest lepsza niż jesień, ale no, ten sezon chyba nie jest raczej udany w wykonaniu Dudisa. Czy nie uważasz, trochę pytanie pod tezę, ale jeśli się mylę, to oczywiście wyprowadź mnie z błędu, ale czy nie uważasz, że jakby te błędy Sokratisa Dudisa jakby nie wynikają z braku umiejętności tego piłkarza, tego bramkarza, tylko czy faktycznie nie jest tak, że ten brak pewności siebie całej drużyny przekłada się również na niego i też jakby mamy takie błędne koło, bo on swoimi interwencjami nie daje tej pewności obronie. I co ty o tym sądzisz? Dudis potrafi zagrać naprawdę mecze we wcześniejszym sezonie rewelacyjne, tak? No, przecież nie przedłużalibyśmy też kontraktu z zawodnikiem, jeżeli by nie spełniał jakichś tam tych warunków i nie pokazał się. On pokazał w kilku meczach w poprzednim sezonie, no wybronił nam ileś tam meczów, więc zakontraktowano go dalej. Zresztą chyba każdy się domagał tego, nawet żeby tego Dudisa zostawić i z nim podpisać nowy kontrakt. Natomiast tak jak mówisz, no, w obecnym sezonie zdarzają mu się takie mecze, w których nie ma takiej pewności, żeby, nie wiem, blok defensywny czuł, że ma za plecami takiego bramkarza, który po prostu, jeżeli nawet popełni się jakieś błąd, no, to on po prostu wyciągnie. Owszem, zdarzają mu się takie mecze i wie, trzy interwencje, których wybroni i dołoży takiego od siebie, no ale zdarzają też się takie mecze właśnie, które ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi, taki nie zagra na takim jakimś poziomie, że nie da ani nic takiego wielkiego od siebie. Tak jak mówię, no tutaj ta interwencja nawet, to co było właśnie skutką golu Abramowicza, tak? No, myślę, że byłby w stanie na przykład tutaj, mimo to, że był jakiś tam błąd po stronie, nie wiem, Bartka Kłódki, tak, jeżeli chodzi o dość tego zawodnika do strzału i bramka, no to żeby bramkarz mógł tutaj się więcej jakoś popisać i ten strzał na przykład wybronić i wtedy być, że faktycznie dołożył tego do tego, że uchronił tutaj wynik. Natomiast z perspektywy całego, to mówię, to stał się takim bramkarzem takim ligowym, że tak powiem. Ligowy Dżemik. No taki ligowy średniak, tak, że po prostu ani niczym się nie szczególnym nie wyróżni, ani tam jakimś szczególnego nie zawali, chociaż on zdarzają się też takie mecze, że po prostu potrafił, że można było przypisać na jego konto, tak, że coś tam nie zafunkcjonowało. Natomiast, no mówię, nie popełniał już może takich baboli, jak gdzieś tam wcześniej popełniał, że zdarzało mu się, natomiast no ja nie widzę jakichś takich spektakularnych interwencji, które by było, po których bym powiedział, wow, ale wyciągnął, tak, i po prostu, nie wiem, wyciągnął nam punkty, nie wiem, wygraliśmy dzięki niemu mecz. Czegoś takiego nie ma, brakuje tego chyba, tak? No i zapewne ten brak pewności Sokratisa Dudisa i te interwencje wow, którymi raczył nas w zeszłym sezonie, wiosną zeszłego sezonu, no to chyba faktycznie tego nam brakuje, by w tych kluczowych momentach Zagłębie pokazywało się z lepszej strony. Było sporo o minusach, o tych bolączkach Zagłębia w meczu z Radomiakiem, ale mamy oprócz oczywiście zwycięstwa arcyważnych trzech punktów, które przybliżają nasz zespół do utrzymania, mamy dwie kwestie, o których nie możemy nie wspomnieć. Pierwsza rzecz to hat-trick Dawida Kurminowskiego, który obecnie ma 11 strzelonych bramek, czyli
jest pierwszym graczem Zagłębia Lubin, który przekroczył barierę 10 bramek od dłuższego czasu, już od kilku sezonów. No a druga rzecz to Kacper Chodyna i jego hat-trick asyst, tak mówiąc, czyli 3 asysty zdobyte w meczu z Radomiakiem, co z kolei powoduje, że Kacper Chodyna w sumie w obecnym sezonie ma asyst 9, i jest wiceliderem, tylko wyprzedza go Kamil Grosicki. Co powiedziałbyś, Krzyśku, o tych zawodnikach? Najpierw o Dawidzie Kurminowskim, o jego postawie i w meczu z Radomiakiem, i ogólnie w całym sezonie, i również chciałbym, abyś podzielił się swoją opinią na temat Kacpra Chodyny. Jeżeli chodzi o Dawida Kurminowskiego, to powiem ci tak, ja bardzo się cieszę, że w końcu odpalił napastnik w Zagłębiu, tak? Bo dobrze wiemy, jak z tymi napastnikami w ostatnim czasie było. Praktycznie możemy wspominać tylko o Świerczoka, o wcześniejszym pobycie, tak mówię, o Jakubie Świerczoku, gdzie tych bramek w pół sezonu strzelał chyba bodajże 16, chyba z tego, co pamiętam, poprzez jedną rundę, tak? Przez jedną rundę. Był Bartek Biały, tak, który no, wszedł po prostu z futryną, z buta po prostu do ekstraklasy i też tych bramek strzelił. Natomiast mieliśmy z tym napastnikiem problem, więc tutaj no, zawodnik, który w rundzie wiosennej praktycznie strzela chyba 8 bramek, z tego co kojarzę, 8 bramek w rundzie wiosennej, łącznie 11 w sezonie, który jeszcze się nie skończył, to naprawdę Dawid odpalił i potrafi znaleźć się w tej pozycji, potrafi sobie wypracować pozycję strzelecką, tak, wie kiedy wbiec, potrafi wyprzedzić obrońcę, jak ma piłkę, to nie zastanawia się, po prostu jak jest dobrana, ładuje, potrafi strzelić też za pola kornego, co pokazał po prostu w meczu z Radomiakiem, po długim ładnie uderzył i tak dalej, więc po prostu cieszy mnie to, że mamy napastnika, nie trzeba robić jakichś wyliczeń, które robiłem zresztą sam nawet jakiś czas temu, wyliczaliśmy, czy Zagłębie ma napastnika, czy nie ma napastnika. Wydaje się, że w końcu tego napastnika ma, jeżeli on dostaje naprawdę jakiś serwis, że zostanie obsłużony, gdzieś piłka mu dobrana na te 7-8 metr, no to on potrafi się w tej sytuacji odnaleźć, czy uderzyć głową, czy uderzyć z pierwszej piłki. No jest skuteczny i w meczu z Radomiakiem to pokazał, tak? Ten hat-trick to nie był przypadkowy, on po prostu wiedział, gdzie ma się znaleźć na boisku, gdzie ma wbiec, gdzie tą piłkę otrzymać i piłka go szukała też w tym polu karnym. Więc tutaj naprawdę duży plus i oby tak było dalej. Ja liczę, że on jeszcze do końca tego sezonu jeszcze kilka bramek nam strzeli i będziemy się cieszyć po prostu, że ten napastnik jest. Natomiast jeżeli chodzi o Kacpra Chodynę, wiadomo, że z Kacprem to różnie bywało, bo on te liczby miał tam jakieś, tak, asysty i bramki, natomiast często to było takie dogranie, że on dograł komuś piłkę i ktoś tam, nie wiem, jeszcze przebiegł tam ileś tam metrów, czy nie wiem, oddał strzał jakiś życia na przykład i była bramka, no asysta jest asystą, tak? Tylko tu w meczu z Radomiakiem naprawdę zagrał dobry mecz i tutaj te asysty też nie były przypadkowe. Bo nie można tak powiedzieć, więc po prostu liczby bronią bardzo Kacpra. Często on ma takie mecze, że takim tempem, że my nie wiemy, jak nawet ocenić Kacpra, tak? No bo coś tam biega, ale w kluczowym momencie albo nie chluni, jakoś tak dogra, albo nie popatrzy, nie wiem, przeciągnie te zagranie, albo jakąś stratę zaliczy i tak dalej, a suma summarum później go broni liczba, tak? I to jest takie właśnie, że tu liczba go broni, a nieraz właśnie zdarzają się takie sytuacje, że można byłoby to inaczej zagrać. Natomiast jeżeli chodzi o tą ofensywę, no to Kacper no, robi te liczby, tak? No, to, że jest za Kamilem Grosickim w tym momencie w klasyfikacji, no to też o czymś świadczy, tak? No i mówię, te 3 asysty w meczu z Radomiakiem na pewno też mu podkręciły go i chwała mu za to, bo na pewno dokłada tam cegiełkę jakąś do tego, gdzie aktualnie jesteśmy, no, że można powiedzieć, że utrzymaliśmy się praktycznie, tak? No bo można stwierdzić, że te punkty wywalczone z Radomiakiem, ten mecz był, jeszcze wracając do tam nawet do tej wcześniejszego naszego wątku. Ja też rozumiem trochę, nie wiem, może i nawet Bartłomieja Kłódkę, no te błędy, mówię, przecież to nie były takie też błędy, że on celowość zagrał i czy tam jakieś inne rzeczy, tylko po prostu też tutaj trema na pewno jakoś wiązała tych zawodników, no bo wiadomo było, że ten mecz był koniecznie, trzeba było go wygrać, go nawet trzeba było przepchać kolanem czymkolwiek, ale ważne były tu 3 punkty i zawsze będę podkreślał, że w tym meczu najważniejsze były 3 punkty, więc tutaj, czy ten mecz się skończył 4-3 zwycięstwem dla nas, czy by się skończył inaczej, no to ja się cieszę, że po prostu ten mecz wygraliśmy, zdobyliśmy 3 punkty, inaczej mogliśmy patrzeć na dalszą tą kolejkę, jak również na kolejne mecze, tak? Cieszmy się na razie z tego, co mamy, bo mówię, myślę, że kwestia utrzymania została już jakby tym meczem z Radomiakiem załatwiona.
mały plusik możemy oczywiście postawić przy Marku Mrozie, bo również jest to zawodnik, który w spotkaniu z Radomiakiem zagrał nieźle, nie były to może fajerwerki, ale zanotował asystę przy golu jednym z goli Dawida Kurminowskiego. Też notował dość dużo celnych zagrań i brał na siebie odpowiedzialność, czego wcześniej brakowało. Wcześniej też, jak we własnym gronie dyskutowaliśmy na temat Marka, no to tak troszeczkę wątpliwość niekiedy poddawaliśmy to, czy on zdoła się odkręcić w ekstraklasowych realiach. No i tutaj ten mecz z Radomiakiem chyba jest takim pozytywnym prognostykiem na najbliższe kolejki, być może początek sezonu. Krzysiek, krótko powiedz, czy myślisz, że Marek Mróz może być może nie jednym z liderów ofensywy Zagłębia, czy po prostu uważasz, że Zagłębie będzie miało pożytek z Marka Mroza i nie będzie on, nie podąży drogą choćby Szymona Kobusińskiego, no, który no raczej już w zespole miedziowych wielkiej kariery nie zrobi. Wiesz, to ten mecz z Radomiakiem pokazał, że potrafi coś tam zagrać, tak? I w ogóle zaczniemy od tego, że on jak przychodzi w ogóle do Zagłębia, tak? To nie wiem, chyba większość podchodziło do tego transferu bardzo pozytywnie, tak? No bo to była jednak kluczowa postać w pierwszej lidze, tak? On po prostu robił tam liczby, był wyróżniającym się zawodnikiem, więc no nie dziwne, że zainteresował się nim klub z Ekstraklasy. Dla nas, dla kibiców Zagłębia cieszyło to, że to akurat Zagłębie zainteresowało się takim zawodnikiem, który był wyróżniającą się postacią pierwszej ligi. Nie ma też co zakłamywać, ale te pierwsze jakieś minuty, które dostawał, czy pojawił się na boisku Marek, no to nie spełniał oczekiwań tych, które się w nim pokładały, tak, że się zastanawialiśmy, czy takie zderzenie z Ekstraklasą, czy ta pierwsza liga po prostu jest aż tak daleko odbiega od tego, co prezentuje się w Ekstraklasie, no bo praktycznie ten zawodnik po tak wyśmienitym sezonie w pierwszej lidze, on po prostu przepadał w tej Ekstraklasie, tak, no dopiero teraz w tym ostatnim meczu z Radomiakiem, we wcześniejszym tam jakieś też minuty łapał i tak dalej, może nie miał okazji, żeby pokazać te swoje jakieś umiejętności. Mecz z Radomiakiem z takim pierwszym, gdzie te umiejętności pokazał i tych kilka piłek posłał, że daje to jakiś taki prognostyk. Ja tam widzę jakieś może też światełko w tunelu, że może jak będzie regularnie grał i nabierał tej pewności na boiskach Ekstraklasy, no to odpali i zacznie po prostu dawać i asysty, i jakieś parzać sytuacje, kluczowe zagrania. Natomiast powiem tak, nie jest to dla mnie jakiś na ten moment wow, które było po tym, jak został zakontraktowany z pierwszej ligi. Tak mówię, w pierwszej lidze bronił się, pokazywał to, bronił się jako zawodnik, tak, pokazywał te liczby i mówię, i tam miał to coś, natomiast tutaj w Ekstraklasie jeszcze tego nie dostrzegłem, tak? Trzymamy mocno kciuki za Marka Mroza, zobaczymy, co pokaże w ostatnich meczach sezonu i też czy zobaczymy, w którą stronę będzie rozwijała się kariera tego zawodnika. Zmierzając już do brzegu, Krzysiek, przed nami mecz z Rakowem Częstochowa. Jakiego pojedynku się spodziewasz? Dobra, załatwiliśmy temat, no to kolejny mecz i ja jakoś się nie spodziewam jakichś fajerwerków, wiesz, żebyśmy, no, chociaż nie wiem, może jak ciśnienie trochę zeszło, że jednak ta, raczej ta walka o utrzymanie już nas nie dotyczy, chociaż wiesz, to tak my śmiesznie mówimy, walka o utrzymanie, przecież my w tym sezonie nie mieliśmy walczyć w ogóle o utrzymanie. My się cieszymy z czegoś, że nie wiem, że się utrzymaliśmy w lidze. No nawet ja sam przed chwilą powiedziałem, że przepchać ten mecz kolanem i ucieszyć się, bo mamy zapewnione utrzymanie. Przecież my w tym sezonie mecz z Radomiakiem. To mecz z Radomiakiem podkreślam. Tak, prawda? Ale wiesz, to nie chodzi, czy to z Radomiakiem był mecz o utrzymanie, czy byśmy walczyli z Lechem o utrzymanie, czy tam kolekarką. Tylko wiesz, to jak to w ogóle brzmi? Porobiliśmy naprawdę tych transferów, tak? Zespół, nie wiem, sprowadziliśmy trenera, gdzie no, chyba większość uważało, że ten trener nam zapewni jakieś, nie wiem, lepsze wyniki, tak? Że Zagłębie będzie gdzieś tam, nie wiem, w czubie tabeli, tym czarnym koniem. Zresztą każdy przed sezonem tego oczekiwał. Natomiast zobacz, z czego my się cieszymy. Cieszymy się, że na cztery kolejki, tak? Cztery kolejki przed końcem, być może już utrzymaliśmy się, no być może, że utrzymaliśmy się w lidze, bo wygraliśmy z Radomiakiem. Sorry, ale nie jestem takim optymistą i wiesz, nie, jak nie wiem,
Piotr Burlikowski, nie będę cieszył się z tego, że porównując do jakiegoś, nie wiem, poprzedniego sezonu, że Zagłębie, nie wiem, na kilka kolejek przed zapewniło sobie utrzymanie, tak? Bo jakbyśmy popatrzyli na bilans punktowy poprzednich sezonów, to chyba nie wypadamy jakoś w tym sezonie dużo lepiej niż we wcześniejszych sezonach, biorąc pod uwagę ilość rozegranych kolejek i ilość zgromadzonych punktów, tak? Więc po prostu uważam, że kolejny sezon, można powiedzieć, stracony, tak? I nic w tym sezonie się nie ruszyło. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Nie wiem, jak zespół zareaguje po tym, czy po zwycięstwie z Radomiakiem i po tym, że jesteśmy utrzymani może w lidze, bardziej zagrają z luzem, polotem takim, że ta głowa będzie jednak już wolna od tych myśli, że nam zagraża jeszcze jakiś tam spadek i może to spowoduje, że te ciśnienie z tych piłkarzy i zejdzie i te umiejętności pokażą, bardziej zagrają i uda się na przykład tam, nie wiem, wygrać tak i zagramy o 3 punkty, wygramy ten mecz. Ja liczę na to, że piłkarze w każdym meczu wychodzą i grają o zwycięstwo i o 3 punkty, tylko no, różne sprawy spowodują, że tego nie, ten i umiejętności na to mają. Natomiast ciężko mi jest ocenić, czego można się spodziewać po meczu z Radomiakiem, przepraszam, po meczu z Rakowem. To trzymamy kciuki za piłkarzy miedziowych w starciu z Rakowem. Tego, jaki ten mecz będzie, jaki ten mecz będzie, niestety nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No, jedyne co, to pozostaje nam mieć nadzieję, że będzie to mecz zwycięski, który no, ten kiepski sezon troszkę nam osłodzi. Grajmy do końca, wygrywajmy te spotkania, zajmijmy to najwyższe miejsce jeszcze w tabeli, które jest do zgarnięcia, żeby ten taki, no nie wiem, niedosyt po tym sezonie jednak w tej końcówce trochę zmyć. Natomiast, no mówię, no, ten sezon miał wyglądać zupełnie inaczej i mówię samo to, że my spoglądaliśmy bardziej w dół tabeli niż miejsca wyżej, to już jakby pokazuje, jaki ten sezon po prostu był, no. Podkreślę jeszcze raz, no, z Radomiakiem. Cieszymy się, że mecz z Radomiakiem zdobyliśmy 3 punkty, bo być może dało nam to już pewne utrzymanie, że nie musimy nerwą. Patrząc, jak ta kolejka w ogóle się skończyła, tak tu patrząc na to, mamy tą przewagę nad tymi miejscami i można powiedzieć, że praktycznie sprawa utrzymania została załatwiona. No, ale mówię, no, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy o to chodziło w tym sezonie? Nie. To był 77. odcinek podcastu MKS Talk. Paweł i Krzychu, bardzo dziękuję wam za uwagę. My słyszymy się zapewne po spotkaniu z Rakowem Częstochowa. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, Krzychu. Trzymajcie się. Cześć. MKS Zagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia.